Witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym turnieju wraz z pomysłodawcą dzisiejszego projektu, do którego oczywiście jesteśmy zaproszeni, ale tak jak mówię, tutaj więcej Pan Jarek przedstawi, także proszę, oddaję mikrofon. No bardzo mi miło, że wreszcie udało się zagościć w Pińczowie. Osoby z drużyny z Pińczowa zapisały się w historii turnieju grudniowego Trójek Piłkarski, którego rozpoczęliśmy 30. edycję już wcześniej. Po raz pierwszy gramy tutaj, jest 9 zespołów w tej grupie. Jest to turniej, który popularyzuje piłkę nożną, popularyzuje zdrowy styl życia, ruch i występuje w nim wielu znanych ludzi, wielu znanych piłkarzy. Do tej pory zagrało 107 reprezentantów Polski, 50 reprezentantów innych krajów, a turniej odbywał się nie tylko w Polsce, bo na Łotwie, na Litwie i w tamtym roku zadebiutował w Katarze. My w tym roku graliśmy w Skarżysku, w Bilczy, w Pińczowie, a w planach jest rozegranie grup w Madrycie, w Brukseli, w Rotterdamie, no i w Buenos Aires. Także bardzo miło spotkać się tutaj w Pińczowie i zapisać piękną kartę historii tego turnieju. Jeszcze przypomnę, że patronatem również jest nasz włodarz, pan burmistrz miasta i gminy Pińczów, pan Włodzimierz Badurak. Ja chciałem jeszcze podziękować serdecznie za patronat i myślę, że będziemy się spotykać w Pińczowie tutaj regularnie. W turnieju dzisiejszej kategorii biorą udział zespoły składające się z zawodników w roczniku 2004 i młodszych. Mecze na trójkach trwają po 5 minut, są bardzo szybkie, dynamiczne, nie ma bramek zza połowy z wyjątkiem samobójów i uderzeń głową. No i gra jest bardzo, bardzo dynamiczna, szybka, a w turnieju generalnie może brać udział każdy chętny. O zgłoszeniach można poinformować na portalu Kielecki Futbol, czy też tutaj na stronach, które udostępnia Łukasz Biały. Modyfikowane, więc postara się tutaj pan sędzia wszystko objaśnić. Dobrze? Ja oddaję już głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich serdecznie na jednej z edycji 30. turnieju grudniowego Trójek Piłkarskich w Pińczowie. Jeżeli chodzi o zasady, gramy normalnie halówkę, ale nie do końca. Jeżeli każde rozpoczęcie gry, każde, czy rozpoczynamy mecz, czy po stracie, rozpoczyna bramkarz. Nie ze środka, tylko rozpoczyna bramkarz. Witamy serdecznie pana burmistrza.
Bosowini Pilszu, który za każdym razem wspiera nasze inicjatywy sportowe i naprawdę to jest pełen nasz przymiarzeczek, że Pan robi się tak za sportem. Wielkie, wielkie brawa. Witam również serdecznie Pana Piotra Kieślego, również który jest sercem za sportem. Dzień, dzień, Pan Piotr robi się zadać tutaj w Centrum Masterstwem. Mamy również media, które chyba jeszcze tutaj zawsze z nami jest, w przedsięwzięciach sportowych, uczuć to miasto, także wielkie prawa również dla Pana Jerzyka. Ja chciałbym serdecznie podziękować Janku za to, że przybyć do naszego miasteczka, że zaproponowałeś nam ten wspaniały turniej. Za chwilę o nim opowiesz. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Myślę, że ona zadziała na przyszłość. Ja tutaj już oddaję mikrofon pomysłodawcowi temu projektowi. Dziękuję serdecznie za debiut tutaj w Pilczowie Dnia Ogólnego Trójki Karskiej jubileuszowej edycji. Myślę, że było fajnie. 10 zespołów następnym razem na pewno będzie lepiej. Dołączył do kolejnych sponsorzy, bo tutaj jest objęty patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej Ministerstwa Sportu. Był to taki program pilotażowy. Dzięki tej życzliwości burmistrza własnej i przede wszystkim zaangażowaniu Łukasza Białego, któremu proponuję tutaj wielkie brawa, bo bez niego tego tutaj lepiej nie było. Ale na pewno następnym razem spotkamy się jeszcze w dzisiejszym gronie. No i będzie jeszcze ciekawie. Do tej pory turnieju zagrało 107 reprezentantów Polski, 50 reprezentantów innych krajów, turniej gościł w Polsce, Łotwie, Litwie, w Katarze będziemy w tamtym roku, w tym roku przyszykujemy do Hiszpanii, Argentyny, także w różnych miejscach, także myślę, że do Pilczowa też uda się sprowadzić jakiegoś bardzo znanego piłkarza. Na razie mamy Oskara Morucha. Rozpocznie do wręczenia nagród. Tak, za chwileczkę wręczymy nagrodę, to może Pan Burmistrz tutaj wręczy indywidualną statuetkę. Król strzelców dzisiejszych zawodów jest został Pilkowy! Brawo! A jedna... Najlepszym zawodnikiem został zawodnik... Okej. Oskar Koru! Brawo! Gratulacje. I proszę do pamiątkowej fotki. Drugie miejsce zajmuje drużyna Coco Jumbo. Właśnie jak to powiedzieliśmy, bez tych dwóch osób
dzisiaj nie odbył się ten turniej w Pińczowie. Ja tak patrzę na was, panowie, to serce rośnie. W sobotę chcieliście przyjść na taki piękny turniej w piłkę nożną. Także jestem spokojny o przyszłość Nidy Pińczowej.